Hejka wszystkim, ja jestem Zuzia i witam was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Jak ja dawno dla was nic nie nagrywałam, to jest po prostu niepojęte. Chociaż tak naprawdę to w sumie ostatnio nagrywałam vloga, ale nagrałam z jednego dnia. Było trochę mało materiału i nie był on za ciekawy, więc uznałam, że nie będę wam go wstawiać. Jakoś nie wiem, tak ciężko mi się nagrywa, jak jest taka sytuacja na świecie, o której wszyscy dobrze wiemy, czyli wojna w Ukrainie. Naprawdę ciężko jest się na czymkolwiek skupić, ale wiem, że muszę wracać troszeczkę do takiej normalności i do takiego, wiecie, funkcjonowania. No nie mogę się zamartwiać każdą sekundę dnia, tylko no trzeba się cieszyć z tych dni, które mamy, bo tak naprawdę nie wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała w przyszłości. I na przykład mogę wam powiedzieć, nie będę tego ukrywać, w sobotę, bo dzisiaj mamy poniedziałek, Którego dzisiaj jest? 7 marca. No i w sobotę robiłam moją zaległą imprezkę urodzinową, taką dla znajomych już typowo, w moim mieszkaniu i było bardzo fajnie, bardzo dobrze się bawiłam i z tego miejsca jeszcze pozdrawiam wszystkich moich gości, którzy byli. Było naprawdę super i no i tak, no i świętowałam moje urodziny. Jadę dzisiaj też do fotografa wywołać zdjęcia z analoga. Mam nadzieję, że wyszły wszystkie, bo jeżeli nie, to będzie przypał, bo telefonem nie robiłam żadnych zdjęć. Ale myślę, że wyszły. Myślę, że wyszły na pewno. Tak się dzisiaj spieszyłam rano, bo oczywiście zaspałam. Nic nowego. W sensie, jakby no nie zaspałam, że do szkoły na lekcję, tylko zaspałam trochę moją godzinę wstania. Miałam wstać o 7, wstałam o 8, ale no i tak się wyrobiłam, jak widzicie, ze wszystkim. Czy te włosy dobrze wyglądają? Nie wiem. Miałam jakieś dziwne sny dzisiaj w nocy, ale nie pamiętam jakie tak naprawdę. Chciałabym wam opowiedzieć, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Pogodę mamy dzisiaj bardzo ładną. Czemu ostrość się zgubiła? Pogoda jest piękna, świeci piękne słońce. Jestem już gotowa ogólnie do wyjścia tak naprawdę. Nie maluję rzęs, bo nie wiem dlaczego. Jakoś chyba nie mam ochoty. A może pomaluję, to będę miała wtedy w końcu pełny makijaż. Szczerze to nie pamiętam nawet, kiedy ostatni raz do szkoły malowałam rzęsy. To się nigdy nie zdarza, ale może dzisiaj zrobimy wyjątek. Wieczorem może jak wrócę do domu, to pokażę wam, co jeszcze dostałam na urodziny. W ogóle zaparzyłam sobie herbatę, ale nie zdążę jej wypić, bo jest cały czas gorąca. No a muszę już wychodzić dosłownie za 2 minuty. Jem babeczkę, moi drodzy. Dojadam smakołyki z imprezy sobotniej. A tu jest Sara. To ja. Tyle mam do powiedzenia. Skończyłam już lekcję, jestem w centrum, oddałam zdjęcia, znaczy klisze do wywołania. Dzień dobry, dobry wieczór. Mamy godzinę 19:28. Ja już do domu wróciłam dość dawno, ale nie odzywałam się, bo miałam jakiś taki dziwny humor, słaby raczej. Czekałam, żeby odebrać te zdjęcia, ale w końcu ich nie odebrałam, tylko wróciłam do domu. I jeszcze mi nie przyszły tak właściwie na maila, ale powinny dzisiaj przyjść, więc pokażę wam, jak przyjdą. Nie poszłam do żadnej kawiarni dzisiaj. Czuję się trochę zawiedziona sobą, że tego nie zrobiłam. Ja nawet nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tego nie zrobiłam. Też faktem jest to, że żadnej kawiarni mi się nie podobało, bo której przychodziłam. Pokażę wam może moją wspaniałą lampę, którą dostałam. Widzicie, jak pięknie mam na suficie i na ścianie. To jest mój prezent od moich przyjaciółek. Pozdrawiam moje przyjaciółki. No, po prostu marzyła mi się taka lampa i jestem zachwycona. Ja teraz będę siedziała codziennie przy tej lampie. Codziennie tylko czekam, aż będzie ciemno, żeby ją zapalić. Muszę teraz ogarnąć parę spraw takich biznesowych, powiedzmy. Muszę odpisać na maila. Później chcę może zmontować kawałek filmiku, a później jeszcze coś się pouczyć. Bo w środę mam sprawdzian. W ogóle widzicie, jaki mam rozmarzany tusz? No ale miało być dzisiaj fancy, to było fancy i pomalowałam oczy i teraz tego żałuję. Właśnie sobie przypomniałam, że miałam wam pokazać prezenty, jakie dostałam, więc was tutaj ulokuję. Ten magiczny kamień. Magiczne kamienie często służą jako podpórka pod aparat, żeby był troszeczkę, wiecie, wyżej, o tak, żeby kadr był nieco ładniejszy. Moje ubrania widać za mną. Tak nie może być. Dobrze, przełożyłam w inne miejsce, więc nie będzie ich widać. Torebka z Violetty. Ktoś tu dobrze wiedział, że jestem fanką Violetty. Pozdrawiam serdecznie. I dostałam tak, kartkę z życzeniami. Dostałam książkę. Pieśń o Achillesie. Bardzo chciałam przeczytać tę książkę, ale jakoś nie mogłam się zebrać, żeby ją kupić. Podobno jest bardzo piękna.
więc nie mogę się doczekać, aż ją przeczytam. Jeszcze jest w twardej oprawie. Jeszcze ona jest w obwolucie i bez obwoluty jest taka piękna. To jest moja pierwsza książka, która bez obwoluty wygląda inaczej niż z obwolutą. Także jestem zachwycona, naprawdę. Szczerze to chyba nawet mogę powiedzieć, że jest to najładniejsza książka w mojej kolekcji. Dostałam też smakołyki, mianowicie wermezan ze słonecznika. Ja w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, tak szczerze. Nie trzeba zużyć od razu wszystkiego, co nie? Bo ja bym chciała to teraz spróbować, a wiem, że jakby szybko tego nie wykorzystam. Dobra. Jestem bardzo ciekawa, jak to może smakować. Pachnie słono. O kurde. No nie smakuje to jakoś bardzo jak parmezan, ale trochę tak. To bardzo smakuje po prostu jak takie solone, prażone pestki słonecznika, które są po prostu tak zmielone na taką bardzo drobną konsystencję. Zdecydowanie jest to bardzo pyszne. I jeszcze jedna rzecz, którą dostałam tutaj w tym prezencie, to taki miks orzeszków żurawina i orzeszki nerkowca. Także piechotka. Dostałam też tą lampę, którą już wam pokazywałam i taką piękną, kurde, nie wiem czy to będzie ją w ogóle widać, bo jest tak ciemno. To wygląda jakbym pokazywała moje paznokcie, a ja chciałam pokazać bransoletkę. Czy widać to? Taka bardzo delikatna bransoletka. To są moje urocze prezenciki. Za wszystkie bardzo dziękuję. To nie są jakby wszystkie prezenty, które dostałam, ale nie ma sensu chyba pokazywać wszystkich. Chciałam tak tylko na szybko wam pokazać to, co dostałam w sobotę, bo podejrzewam, że mogłyby się pojawić pytania. Mnie zawsze to interesuje, co kto dostał na urodziny, dlatego wam pokazałam. No i chciałam się też pochwalić, że mam super znajomych i dostałam super prezenty. Dobrze, moi drodzy, ja się biorę do roboty, bo muszę zmontować bardzo ważny filmik. Bardzo też fajny filmik. Jest to filmik z przepisami na śniadania. Także no uważam, że mega fajny, ale nie mogę się zebrać, żeby go zmontować, bo to jest taki filmik, gdzie się podkłada głos. Szczerze, to wyszłam już z prawy. Kiedyś nagrywałam same takie filmiki praktycznie na moim kanale, ale teraz no po prostu no strasznie ciężko mi się to nagrywa. Strasznie dużo czasu to zajmuje. A, no i czekam cały czas na te zdjęcia. Jak tylko zobaczę, że się pojawiły, to na pewno wam jeszcze dzisiaj pokażę. A myślę, że na pewno jeszcze dzisiaj się pojawią. Dzień dobry wszystkim. Coś mnie dzisiaj gardziołko łapie, chociaż nie boli mnie, ale mam jakąś dziwną chrypkę. Wyglądam dzisiaj jakoś dziwnie, ale nie zwracajmy na to uwagi. Naprawdę, nie będę się przejmowała tym, jak wyglądam. Zawsze wyglądam pięknie, dzisiaj tylko trochę mniej pięknie. Nie odzywałam się do was wczoraj, bo nie dostałam tych zdjęć. I trochę się wkurzyłam, bo miałam zły humor i naprawdę czekałam na te zdjęcia, bo liczyłam, że one mi poprawią humor. No ich nie dostałam. I przed sekundą, słuchajcie, nieważne, że jestem prawie spóźniona do szkoły, przed sekundą dzwoniłam do tego fotografa, więc możecie być ze mnie dumni, ja zadzwoniłam. Zadzwoniłam telefonem i rozmawiałam przez telefon. Do tego miejsca, gdzie wywoływałam zdjęcia właśnie, czy one zostały już wywołane, bo nic nie dostałam na maila i się zastanawiam, czy wszystko okej. No i była bardzo sympatyczna pani, powiedziała, że no, wszystko zostało wysłane i że może po prostu źle mail został podany, czy coś takiego, czyli to, o co się martwiłam. Więc pewnie dzisiaj już na pewno będę miała te zdjęcia, więc będę mogła wam je pokazać. Już bardzo się nie mogę doczekać, naprawdę. Dzisiaj humor mam taki też nie najlepszy, więc te zdjęcia na pewno mi go poprawią. Zapytacie, dlaczego mam nie najlepszy humor? Ja sama nie wiem dlaczego. Ja po prostu mam coś takiego, że zawsze, ale to ja nie wiem dlaczego tak jest. Naprawdę chciałabym wiedzieć zawsze po każdej imprezie, której uczestniczę, ale to tylko po tych fajnych imprezach, co najdziwniejsze. Zawsze po tych najfajniejszych imprezkach mam później zły humor. Łapie mnie jakaś taka deprecha. Nie jest ona spowodowana niczym konkretnym. Może paroma rzeczami, ale to jakby dużo rzeczy się na to składa. I ja po prostu później muszę tak parę dni dojść do siebie, żeby ten humor mi się znowu poprawił. I właśnie teraz przechodzę tą fazę. Jest już wtorek, więc trzeci dzień po imprezce. Powinno już być lepiej dzisiaj. Dzisiaj jest też Dzień Kobiet. No. Nie liczę na to, że ktoś będzie pamiętał o mnie w tym dniu, bo nie mam chłopa ani nic takiego. Ani nic takiego, ale to dziwnie zabrzmiało. Kurde, może ja z tej strony źle wyglądam. Czy z tej strony będę wyglądała lepiej? No oczywiście, że z tej strony wyglądam lepiej. Widzicie, to wszystko po prostu światło, kamerka, wszystko przekłamuje. Ja po prostu z jednej strony jestem piękniejsza, z drugiej też piękniejsza. Ja nie wiem, co ja dzisiaj gadam, moi drodzy. Oczywiście znowu wstałam za późno niż chciałam. Mimo, że moja mama mnie dzisiaj budziła paręnaście razy, więc tutaj nie mogę mieć pretensji do niej, tylko do samej siebie. Ja więc sprawdzała co sekundę, odświeżała, czy już dostałam te zdjęcia. Dostałam! Dostałam. Oh my gosh, dostałam. Nie no, ja nie mogę teraz ich otwierać, bo ja się muszę spieszyć do szkoły. Co ja w ogóle robię z moim życiem? 60 zdjęć.
dużo. Jedna klisza nie jest moja, a druga jest moja, bo oddawałam też klisze mojej przyjaciółki. Chyba ja nawet nie jestem w stanie tego pobrać na telefonie. Czy ja to już mam? Mam! Mam, nie, dobra, słuchajcie, jest 52. Zdążę obejrzeć, ja muszę to obejrzeć. Jezu, jakie te zdjęcia są piękne. Nie no, ja się zaraz popłaczę, słuchajcie. Te zdjęcia są wspaniałe. Nie no, cudowne foteczki. Niektóre nie powychodziły, bo... pozdrawiam osobę, która robiła zdjęcia, ale czyjeś włosy pozasłaniały niektóre zdjęcia, ale to nic. To jest właśnie ten cały urok zdjęć z analoga, że one nie są idealne nigdy. Dobrze, dzisiaj nie maluję rzęs. Koniec tego. Wczoraj wyglądałam jak panda, więc dzisiaj sobie tego nie zrobię. 3 minuty do wyjścia. Pokażę wam może jeszcze moją stylizację. Tak wyglądam. Nic specjalnego, zwykłe dżinsy, jasne, kurteczka, podkoszulek, no i na to jeszcze kurtka, idzie szaliczek, czapeczka, żeby nie zmarznąć. Tak, idę jeszcze siku, bo normalnie no muszę przed wyjściem. Witam, dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, godzina... O, patrzcie, jak to ładna. 11:22. Tu wypadałoby zacząć się uczyć, tak myślę. Ale będzie dobrze, bo matura to nie jest nie wiadomo co. Będzie dobrze. Wszyscy napiszą dobrze, wszyscy zdadzą. No a szczególnie ja, no i Zuzia i jeszcze przyjaciółka Sara. Siema, wróciłam do domu. Myślałam, że moi rodzice już będą w domu, a ich nie ma. Jest godzina 16:20. Gdzie oni są? Nie wiem. Przypomniałam sobie, że moja mama kupiła mi na moją imprezę sobotnią mrożoną pizzę, no ale niezjedzona została ta pizza, więc może sobie ją właśnie zrobię. Tylko położę sobie coś jeszcze na tą pizzę, bo to są 4 sery, więc może dodam tutaj właśnie cieciorkę, jakąś paprykę, pieczarki, takie wiecie, pizzowe składniki. Przyznam się bez bicia, że wczoraj nie jadłam obiadu. Nie wiem, czy moja mama o tym wie. Moja mama chyba o tym nie wie. Gdyby wiedziała, to już by na mnie nakrzyczała dawno. Nie daję teraz najlepszego przykładu. Pamiętajcie, że obiad jest bardzo ważny i trzeba jeść obiad. I ja właśnie zaraz będę robiła sobie pizzę. Jest bardzo zdrowy obiad. Dodam do tej pizzy jakieś składniki, żeby ona nie była taka łysa i żeby była bardziej zbilansowana. Okej, chyba jednak nie będę jadła całej tej pizzy, bo ona jest taka dość spora. Więc podzielę ją sobie na pół, przetnę. A wieczorem jeszcze zrobię jakąś kolację. Pewnie kolacją moją będzie znowu ciasto. Wstawię wam tutaj zdjęcie tortu, który dostałam od Madzi. Był przepyszny. Właśnie chyba jeszcze został. No i bardzo dobry, z truskawkami w środku. Dobra, bo ja jem tą tortillę, a miałam robić obiad. Tak wygląda moja pizza. Może nie jest najbardziej apetyczna z wyglądu, ale uwierzcie mi, że wyszła całkiem apetycznie. Dzisiaj jest styl na tak zwanego Menela, czy kogoś tam. Ja po prostu w domu nie umiem chodzić w innych ubraniach, tak szczerze. Ja zawsze chodzę tak na luźno ubrana. Napiszcie, czy chodzicie w dżinsach po domu. Dla mnie to jest po prostu jakieś nienaturalne. Nie jestem w stanie chodzić w dżinsach po domu. Próbowałam parę razy, ale no to nie jest dla mnie. Biorę się zaraz za robienie tej geografii. Tak mi się nie chce, naprawdę. A, i jeszcze coś. Wstawiłam już zdjęcia z moich urodzin na mojego Instagrama, więc jeżeli chcecie zobaczyć więcej zdjęć z moich urodzin, to zapraszam was na mojego Instagrama. Zuzia Bebel się nazywa. Tam wstawiłam parę fajnych zdjęć. Nie wszystkie, które miałam, ale też jakby wiecie, chciałam uszanować trochę prywatność moich znajomych. Ja uważam, że w ogóle zdjęcia z analoga to jest naprawdę zupełnie inny klimat. I wiem, że można sobie przerobić zdjęcia z telefonu na takie zdjęcia, które będą wyglądały... Boże! Halo? A, no dziękuję za życzenia. Musiałam aż sprawdzić, na czym skończyłam. Mówiłam, że wiem, że można przerobić zdjęcia z telefonu na takie, które będą wyglądały jak z analoga, ale dla mnie to nie jest to samo. I właśnie cały urok tych zdjęć to jest taki, że no one zazwyczaj nie wychodzą wszystkie idealnie, że są takie, że no niektóre są popsute, albo się po prostu wygląda na nich jakoś dziwnie, no bo nie można sprawdzić od razu, jak się wyszło. Nie jest to tania sprawa, niestety. Trzeba trochę wydać pieniędzy, żeby sobie pozwolić na taką przyjemność, ale uważam, że od czasu do czasu na takie specjalne okazje naprawdę warto. Mamy godzinę 21:34. Umyłam włosy i uczę się dalej geografii. Nic nowego. Ale jakoś mi to kiepsko idzie, bo te tematy są takie niby proste, ale niby trudne. Takie, że nie wiadomo, czego konkretnie się tu uczyć. Mam 3 książki z zadaniami. Teraz matura.
Ale tutaj to są takie jakby zadania i arkusze maturalne. To w sumie mogłabym to zrobić, bo pani czasami daje zadania z matury. W ogóle to dostałam kwiatki od mojego tata. Tata? Dlaczego powiedział od mojego tata? Od mojego taty. Mogę wam je pokazać w sumie? Pokażę. Takie ładne kwiatki dostałam. Poza tymi kwiatkami dostałam też parę życzeń od paru osób, więc dziękuję, to bardzo miłe. Ja też życzę z tego miejsca wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Ja nie wiem, czy ja w ogóle mówiłam, że dzisiaj jest Dzień Kobiet, chyba tak. Dobrze, w takim razie biorę się za robienie tych zadanek. Współczynnik salda migracji. Jak to się liczy? Co? No ale to jak ja mam na podstawie tego to obliczyć? A, tutaj mam rozwiązanie krok po kroku. Dobra, to chyba się zasugerujemy tym rozwiązaniem. Proszę. Mama, a może ty chcesz iść ze mną na Batmana? Czy ja słyszę dźwięki Angry Birds? Czy mój tata gra w Angry Birds? Uzależniłam się ostatnio od Angry Birds. Przyznaję się bez bicia, ale ta gra jest wspaniała. Ale zaczęłam je denerwować, bo te poziomy są trudne. W sensie, przeszłam już wszystkie poziomy takie podstawowe. I teraz jestem już jakby na tournament, czyli na takim jakby, wiecie, wyścigu. I był taki jeden wyścig, że miałam pierwsze miejsce na całym świecie. Znaczy, to nie jest na całym świecie, wiadomo, ale powiedzmy. Ale przynajmniej mam srebrną ligę, a nie drewnianą, jak niektórzy. Dobrze, moi drodzy, ja będę się z wami żegnać. Porobię jeszcze parę tych zadanek, jest już późna godzina, więc ja w ogóle zaraz to pójdę spać. Jeszcze raz zapraszam was na mojego Instagrama, jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia z mojej imprezki. I tak, żegnam się z wami, życzę wam miłego wieczorku albo dnia, zależy kiedy, o jakiej godzinie to oglądacie. I do zobaczenia w następnym filmiku. Na razie!